Dobry Państwu. Numerki, które się tutaj wyświetliły, dały mi znać, że już jesteśmy, jak to się mówi, na antenie, a przynajmniej tutaj w tych monitorkach komputerowych. Ja się nazywam Anna Sańczuk. Powodem do pojawienia się dzisiaj tutaj, nie wiem, czy to widać, w wirtualnym, faktycznym Domu Kultury Instytutu Reportażu, jest ta oto książka, z której autorami będę mieć przyjemność za chwilę rozmawiać. Książka pod tytułem Czerwony śnieg na Etnie, a autorami są Jarosław Mikołajewski, poeta i czasami reporter, witam cię Jarku, i Paweł Smoleński, reporter przede wszystkim, ale ja wiem też z tej książki już też, że kucharz eksperymentujący, jeszcze parę pewnie tutaj ale też dało. Poeta. No, ale też poeta życia. Oczywiście. I co? No, to jest zaraźliwe. To jest zaraźliwe, tak. Bycie poetą. No właśnie, o tych poetach dzisiaj porozmawiamy, bo mam wrażenie, że właśnie ta Sycylia między innymi poezją zaraża. Często taką nieoczywistą, często rozdartą. I piękno życia, ale też i dramat, i cierpienie, i cała masa emocji, które się tam kłębią. Wyruszmy razem na Sycylię, no teraz nie możemy podróżować za bardzo i tym bardziej było to dla mnie ogromną radością, że mogę się tutaj z wami poruszać po tych różnych zakątkach. I zacznę może od takiego pytania, które się tam pojawia w tytule jednego z rozdziałów. Po co na Sycylię? Po co na Sycylię? Po co na tę Sycylię jechać? Co ona... Jarosławie, proszę. No bo głupio było napisać książkę, nie będąc na Sycylii po prostu. Także rzeczywiście. No właśnie, no właśnie. To był pierwszy nasz powód. Po co na Sycylię? Mój Boże. Nie wiem, czy jedzie się dokądś po coś, czy też jedzie się z całym bagażem nieoczekiwania. To znaczy nieoczywistego nieoczekiwania tak naprawdę. Tak? Bo są dwa sposoby pewnie, wiadomo, i chciałoby się sprawdzić albo zobaczyć to już, o czym się wie. Albo nie wiedzieć nic i sprawdzić, czego się możemy dowiedzieć po prostu. Także to są różne metody, każda z nich jest dobra. I mam wrażenie, że ludzie jeździli zawsze na Sycylię, bo to była wyspa bezpiecznie wychylona w stronę Afryki. Tak, to znaczy, to była taka Europa wychylona ku Afryce, taka troszkę piłka nożna. Rok 74, ja napisałem taki poemat kiedyś o tym, że w 74 wydarzyły się dwie rzeczy, które się nie wydarzyły. Otóż Mistrzostwo Świata Polski w piłkę nożną w tym 74 roku oraz niewybudowanie mostu pomiędzy butem włoskim a Sycylią. No więc te dwie rzeczy się nie wydarzyły. Ale to był taki właśnie, i połączyłem to z taką piłeczką, ta Sycylia taką piłeczką była wykopniętą przez Europę. Ludzie tam jeździli dlatego, że tam było ciepło, myślę, że klimatycznie, tak? Poza tym pozostały tam dobrze zachowane zabytki starożytności przede wszystkim, nie tej starożytności rzymskiej, trochę takiej plugawej można powiedzieć, tylko tej dawnej, greckiej, archaicznej, takiej związanymi z bardzo szlachetnymi imionami i nazwiskami, z jakimś Archimedesem, tak? No więc to wszystko było wielkie teatry greckie, które ludzie podziwiali już od lat. No ale to się zmieniało, rzecz jasna. Powiedział nam znakomity badacz, antropolog, który został później i teraz jest w dalszym ciągu burmistrzem Taorminy, że kiedyś ludzie jeździli tam po kulturę, a potem zaczęli jeździć po naturę. No więc i to ta natura to była naturą wegetalną, tak, ale też potem zaczęła być naturą ludzką, więc ludzie zaciekawili się tym wszystkim, co tam się dzieje. Myślę, że każda epoka, każdy człowiek chyba nadaje temu inną jakość. Teraz bardzo wiele osób jeździ na Sycylię dlatego, że po prostu są loty, tak, czy jest Wizz Air, który lata tam co dwa razy w tygodniu. I to są znakomite loty, ja muszę powiedzieć, że świetnie się tam w nim czuję, doskonale. Natomiast co cudowna obsługa, ten lot trwa ponad dwie godziny tylko. No i właściwie jeździ się po co? No po buty na przykład się też jeździ na Sycylię, bo na przykład na Sycylię można tam pojechać. Ale no, jak rozmawiałem, też spotkaliśmy w samolocie wiele osób, które tam jeździły w takim celu, że
chciały, na przykład jedna osoba chciała zwiedzić Syrakuzy. No i mówiła, że jedzie, żeby zobaczyć Syrakuzy, bo to jest jakieś marzenie. Nie wiem, marzenie wpisane w ten dźwięk Syrakuzy, bo dźwięk jest piękny tego słowa, tego toponimu. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że odwracając, łatwiej jest powiedzieć, po co się tam było. Prawda? Bo to może się wyzwoliło to coś i nadało sens. Myślę, że najpierw jest sens, a potem jest zamiar. Zamiar jest absolutnie ostatnią z rzeczy, którą należy brać pod uwagę. Ale ty tam byłeś wielokrotnie, Jarku, więc no jest tam jakieś takie źródło bijące, które cały czas cię przyciąga. Nie wiem, czy to jest źródło poezji, czy to chodzi o tych ludzi, bo też w tych historiach, które opisujecie, bardzo wiele jest spotkań. W twoim przypadku to są osoby, które powracają, albo właściwie ty do nich powracasz, i też zaciągnąłeś tam Pawła, który poznał również to grono ludzi, o których nie wiem, jak powiedzieć, czy oni są takimi działaczami, aktywistami, zupełnie z jakiejś wewnętrznej potrzeby gdzieś działającymi w dosyć trudnych warunkach tego, no niełatwego jednak do życia miejsca. Pawełku, co za środowisko tam zastałeś? Jakie ja ci środowisko wprowadziłem, czy tak powiem? Poetyckie. Do więzień. To otwieramy w takim razie rozmowę z wysokiego C. Otóż Jary należy bezsprzecznie do sycylijskiej elity. On mniej więcej jest ustawiony na poziomie tego Hefajstosa, który podetnął kuje i dlatego wylatują te iskry i lawa i tak dalej, i tak dalej. Jest, ja nie mówię o wieku. Hefajstos jest troszkę starszy niż ja. Nieco bardziej kulawy. Ale tak samo kulawy. Nie, no Jarek jest po prostu najlepszy na Sycylii, a podejrzewam, że jest w ogóle najlepszy we Włoszech. Nie mówiąc absolutnie serio, jeżeli ktoś ma takie szczęście w życiu, że los mu ofiarowuje Mikołajskiego za przewodnika, to nie z tego korzysta. Zawsze, wszędzie, niezależnie od okoliczności przyrody. Dlatego, że Jarek jest najlepszym Sycylijczykiem, dlatego, że Jarek wie wszystko o Sycylii, potrafi zaskoczyć, potrafi wprowadzić w sytuacje trudne, ale od czego odwaga? Trzeba się z nim mierzyć. Jako to na przykład spotkanie z poetami, to ciężkie było rzeczywiście. Nie, bez Jarka ja bym tam nie pojechał i to jest szczera prawda. Naprawdę, Jarek po prostu namawiał mnie, żeby pojechać na Sycylię, ponieważ akurat tak się wtedy składało, te parę lat temu, że zachciało nam się zrobić coś nowego. Jarkowi osobno i mnie osobno, a potem się te chcieństwo splotło, no to pojechaliśmy. Właśnie to jest to pytanie, dlaczego we dwóch? Czyli, bo inaczej się podróżuje, kiedy się jest samotnie, inaczej się podróżuje, kiedy się wraca do takich właśnie ukochanych miejsc i ukochanych ludzi, tak jak właśnie Jarosław Mikołajewski, który chyba w 1986 roku był tam po raz pierwszy, tak? Przynajmniej w książce tak piszesz, jako właśnie młody człowiek, który tutaj eksploruje te okolice pomiędzy antykiem a współczesnością. A ty, Pawle, no teraz, tak, zdecydowałeś się tam pojechać, ale jakaś jest przyczyna tego, że zupełnie w sumie inne spojrzenia, zupełnie inni ludzie, inaczej używający słowa pisanego, się zdecydowali na taką wspólną podróż. Co z tego miało wyniknąć? Co chcieliście tam znaleźć, będąc we dwóch? To miała wyniknąć przyjemność dla Jarka i dla mnie. Tylko i wyłącznie, nic więcej. Akurat bardzo potrzebowaliśmy przyjemności. Ja wiem, że dzisiaj tak nie wypada mówić, zwłaszcza mężczyznom, ale no, panowie pod 60 czasami lubią się rozerwać. I po to tam pojechaliśmy. Sycylia wyspą rozrywki, to ciekawe dosyć sformułowanie. To prawda, to jest wyspa rozrywki, ponieważ rozrywkę można rozumieć
na wielu płaszczyznach. No, można, nie wiem, chodzić pewnie po knajpach, co myśmy robili, pić wino, co robiliśmy, wracać nad ranem tam, gdzie spaliśmy, ale też rozrywką jest takie rozruszanie, nie wiem, emocji, umysłu, wrażliwości. No, warto po prostu. Chciałoby się dodać, Aniu, to nie jest to, co myślisz. Wiesz, po prostu. A bo ja myślę, powiedz. Także, nie, wiesz, rzeczywiście Paweł ma rację po prostu. To jest tak, że każdy musi być czymkolwiek poruszony. No to jest takie, znaczy, bo to rzeczywiście, no nie chciałbym, żebyśmy, nie chciałbym głupio gadać. Paweł nigdy nie mówi głupio, zawsze mówi mądrze. Natomiast ja nie chciałbym głupio gadać, to znaczy nie chciałbym, chciałbym poważnie podejść do tych problemów, które ty stawiasz. To rzeczywiście jest tak, że Sycylia jest większa ode mnie, od nas po prostu. Tak, że Sycylia, po prostu można jej zaufać, że tam coś się stanie. To nie jest tak, że my musimy wiedzieć naprawdę, że coś się ma stać, tylko my po prostu czasami się powierzamy jakiemuś miejscu. Mickiewicz, kiedy jechał w 30 roku, tutaj powstanie listopadowe wybuchło tuż potem, a Mickiewicz pojechał do Rzymu, no to on pokochał Rzym, bo Rzym poruszał, tak? I mieliśmy takie wrażenie też, że ja miałem doświadczenie już, a Paweł miał moją obietnicę, która mam nadzieję, że się spełniła, po prostu, że Rzym, że Sycylia porusza, tak? To znaczy, że tam są pewne skrajności, to jest nie tylko pejzaż. Myśmy się starali pisać książkę taką troszkę splecioną jak warkoczyk, tak? To jest głos Pawła, głos mój, tam widzimy pejzaż, ale też się nie poddajemy specjalnie takiej sztampie. Ja strasznie nie chciałem napisać książki a la Iwaszkiewicz, którego kocham, tego Iwaszkiewicza, ale rzeczywiście, no ta, powiedzmy, że chciałem wyjść z klimatu takiej uprzedzonej zadumy, to jest tak, tak trochę z kawałami, tak? Uwaga, uwaga, powiem kawał, tak? To już mi się przestaje chcieć śmiać. No, abstrahując od tego, to znaczy już teraz chciałbym na marginesie powiedzieć, że Paweł ma takie poczucie humoru, które mnie zawsze śmieszy, ponieważ on przekuwa nieoczekiwane baloniki patosu w moim ciele i w mojej duszy po prostu nagle i to robi to po prostu bez żadnego uprzedzenia, więc ja się bez przerwy śmieję. A w przypadku jest... nadzwyczajnie szlachetnym słowem po prostu, jakoś to takim ostrzem, tak. I czasami popłazować też potrafisz, a nie tylko ostrzem, nie tylko sztychować. Więc to, więc jest, chodziło też o to, żeby mieć takie podejście, bo my się zastanawiamy tak samo nad literaturą, to znaczy nad reportażem, jaki jest, prawda? No i to jest taki reportaż, no nie chciałoby nam się napisać reportażu, pewnie który by niczego nie mówił. Ale chcieliśmy być w tym słowie świezi, tak? To znaczy po prostu proponować pewne rzeczy, których jeszcze nikt nie napisał, może nikt nie zauważył. Nie, są tam rzeczy, o których ludzie pisali oczywiście, tak? Ale w takiej zbitce, pod takim kątem. Dlatego wymyśliliśmy sobie jednak tę metodę, którą możemy nazwać jak chcemy, metodą konika szachowego, wypuszczonego kota, który nas prowadzi po krajobrazie. Nie wiadomo, jak to nazwać. W każdym razie nie dać się wtrynić. Pewnie, że wstawaliśmy z planem i nam się nie zawsze chciało ten plan realizować. Otóż mieliśmy jechać na przykład z Biadziem dokądś tam, właśnie na spotkanie chociażby z, jak utrzymywał Paweł, nudnymi na pewno poetami, co było jego wiedzą przedustawną, ponieważ on wie z góry, że każdy poeta jest bytem nudnym. Tak czy inaczej, a myśmy się wtedy po prostu natychmiast zmienialiśmy orientację, w sensie niebiblijnym. No tak czy inaczej, żeśmy po prostu dochodzili do pewnego punktu, do pewnego rozdroża i zamiast jechać tam, gdzie sobie zaplanowaliśmy, to skręcaliśmy w zupełnie inną stronę. I dlatego zobaczyliśmy też rzeczy takie, no niepoukładane, czy poukładane według innego porządku. I zawsze wypłynęła z tego jedna nauka, że jeżeli rzeczy toczą się w jakiś sposób, to mogłyby równie dobrze potoczyć się w sposób zupełnie inny. I myśmy właśnie tę inność taką przeżywali, no tak myślę. To jest wszystko prawda, ale do tego należy, myślę, dołożyć jedną historykę, mianowicie taką, że przynajmniej ja, ale sądzę, że Jarek również, potrzebowaliśmy oddechu, bo nagle oto zupełnie bez naszej woli, a nawet wbrew niej, znaleźliśmy się w sytuacji, potwornie dużo, w której ty też jesteś i też się czujesz. Ergo warto było pojechać w miejsce, które dostarcza więcej świeżego powietrza. Tak? I Sycylia jest takim miejscem. W porównaniu
Rzeczpospolitą Polską lat ostatnich Sycylia to jest centrum cywilizowanego świata. Mimo, że jest biedna, że jest prowincjonalna, że jest zaniedbana miejscami, że wielu Sycylijczyków opowiada totalne głupstwa, to jednak, no chyba się zgodzisz, Jarek, no, takich cymbalstw, jakie w Polsce można usłyszeć z ust najwyższych, tam się po prostu nie słyszy. Mhm. Nie masz takiego poczucia, że ktoś cię dławi, tak? Że oto nagle trzeba się cofnąć wieki wstecz, wieki, żeby zrozumieć, co się dzieje dookoła. Tam jest po prostu nie dość, że ciepło, nie dość, że dobre jedzenie i dobre wino i przepiękne morze, i cudowne góry i tutaj nasze zdanie jest podzielone, bo Jarek bardzo lubi sycylijską oliwę, a ja wolałbym grecką jednak. Mm-hmm. Napisaliście ale, w tej książce. Tak, owszem, o tak, ale to jest takie miejsce, gdzie można poczuć się Europejczykiem. To prawda. Ale to wszystko nie jest wyłącznie w tym obszarze, no właśnie, wspaniałych smaków, widoków, tego ciepła, bo tam dotykacie też tej mrocznej strony, która jest nieodłączna od życia na Sycylii. Sporo jest takich tematów, ja powiedziałabym, politycznych, związanych chociażby z mafią, albo bardziej nawet, może nie tyle z mafią samą w sobie, tą słynną sycylijską mafią, ale pewnym rodzajem mentalności, gdzieś tam Paweł pisze, że przedplemiennej niemalże, tak? Pojawia się takie określenie familismo amorale, tak? Czyli takiej amoralnej rodzinności, która w jakiś sposób toczy, tak? Jak choroba życie sycylijskie, z którego co jakiś czas właśnie takie postaci niewiarygodnych, zupełnie idealistów, ludzi natchnionych, się gdzieś wyrywają i próbują coś zmienić w takim, można by ulec wrażeniu, wiecznym trwaniu, czasami troszeczkę takim zastygnięciu. No ale proszę zauważyć, jaką dosłownością cechuje się włoski używany na Sycylii, tak? Tam się mówi właśnie to familizmo i morale. A u nas się mówi obajtek. No. I to jest różnica między Europą a zaściankiem. Polega ona na tym, że wszystkich, podejrzewam nas, wszystkie kraje toczą bardzo podobne choroby, natomiast jedni próbują się z nimi mierzyć, a inni zamiatają pod dywan i się bardzo cieszą, że można coś zamieść, ukryć, etc., etc. Zresztą na Sycylii, podejrzewam, bywały momenty, pewnie takie przyjdą, a potem odejdą, kiedy było bardzo podobnie. Niemniej istnieje coś takiego na tej wspaniałej, ciepłej, rajskiej wyspie, jak społeczeństwo obywatelskie. I to społeczeństwo obywatelskie nie pozwala, żeby ta wyspa, która jest prowincjonalna, mimo że w porównaniu do nas środkiem Europy, żeby ona się zsunęła w jakąś taką otchłań beznadziei, obrzydliwości, załatwiactwa i tak dalej. Tak, jest coś takiego jak taki depozyt kultury, tam nie zejdzie się poniżej pewnego poziomu. Jest coś takiego jak bardzo, no, taką dziedziną, która najwolniej czyni postępy, mi się wydawało, że w ogóle nie czyni postępów, ale jednak powoli, ale czyni je, to jest jednak humanistyka. Humanizm, można powiedzieć. Mhm. Dlatego, że my we wszystkim, jeżeli się raz dowiemy, że istnieje teoria względności, to już nikt się jej nie wyrzeknie. Tak? Jak raz wynaleźliśmy jakiś rodzaj szczepionki, to posiedliśmy tę technikę. Tymczasem jak raz się dowiemy, że ludzi się ratuje na przykład z morza, tych, którzy toną,
to można o tym zapomnieć, tak? Albo że na przykład czasami życie zmusza do tego, żeby szukać pracy gdzie indziej, żeby zdobywać chleb za morzem. No i tam oni to deponują w sobie. To jest już taki, tak nagromadzone, że oni na tym budują rozmowę. Znaczy, tam rozmowa zaczyna się od tego momentu, kiedy już wszyscy to wiedzą. U nas jak gdybyśmy się musieli wciąż tego samego dowiadywać. Istnieje pewien rodzaj tam też takiej ostateczności słów i ostateczności konceptów. Tam się po prostu pewne rzeczy wie. To zauważyłem kiedyś dawniej, wydawało mi się, że to jest zdobycz indywidualna Pier Paolo Pasoliniego, ale on wtedy, kiedy napisał, kiedy były zamachy w Mediolanie faszystowskie, on powiedział, ja nie muszę czytać, ja nie muszę znać nazwisk, żeby wiedzieć. Tak? Ja po prostu wiem, tak, kto to zrobił. Znam nazwiska, ja po prostu wiem. I potem usłyszałem to samo od Sycylijczyka, od wielkiego pisarza Leonardo Sciasci. Ja wiem. I oni po prostu wiedzą pewne rzeczy. Tak, tak jak wspominałem, że w książce Lampard, Giuseppe Tomasi Lampedusa, po prostu książę wie, że pewne rzeczy się robi, albo nie, albo wie, że pewnych się rzeczy nie robi. I to jest coś takiego, jak on wie, że najlepsza na świecie jest woda po prostu. Tak? I to jest ta wiedza taka, i nikt mu nie wytłumaczy, że coś jest lepsze. On po prostu wie swoje, ponieważ pokolenia przed nim pracowały na to, żeby on wiedział, prawda? I to jest coś takiego nadbudowanego. Ta Sycylia ma w sobie taką mądrość, strach powiedzieć, ale narodów umierających, czy gotowych do umierania, do śmierci, do odejścia. A jednocześnie jest takie poczucie wielkiej przyzwoitości. Spytasz, jak to możliwe przy tym wszystkim, co tam się dzieje negatywnego, jak mafia. Ale ta mafia też się na pewnym honorze opiera, na pewnym systemie wartości. Tak? I to nie chodzi o to, żeby wychwalać w tym momencie mafię, tylko chodzi o to, że oni mają na czym budować. Cokolwiek budują, to mają na czym to wszystko budować. I pewnie, że mafia jest czymś, zjawiskiem ohydnym, okropnym, wyeksportowanym znakomicie i w różnych jeszcze bardziej przemyślnych formach. Ale to jest jednak życie w tej części wykonawczej, można powiedzieć. Wykonawczej, czyli egzekucyjnej. No jest jednak środowisko zamknięte. Ta społeczność jest społecznością ludzi, którzy sobie przede wszystkim stawiają pytania. Wszystko musi coś znaczyć. Coś znaczy, że coś się stało. My sobie nie zadajemy już takich pytań, naprawdę. To znaczy u nas te pytania kompletnie nie zmuszają nas do niczego, nie wymuszają. Ja pamiętam jak, no chociażby, nie wiem, refleksja papieska, tak? Jan Paweł II, który był Polakiem, no wychylił się kiedyś z okna i nie mógł dobyć słów z siebie, prawda? No nie zadawaliśmy sobie na ogół tego pytania, co to znaczy, a to milczenie papieża, który nie może, ta starość nagle wychylona nad plac, która po prostu nie jest w stanie się skomunikować z ludźmi, ale przecież to musi coś znaczyć. I są pewne zjawiska, które muszą coś znaczyć, bo one są tak silne, te dzieci, to płonące dziecko wietnamskie, na słynnym zdjęciu, to musi coś znaczyć. Tak? Bazylika świętego Benedykta po trzęsieniu ziemi w Nursii, leżąca na krzyż, no, musi coś znaczyć. I oni sobie zadają pytanie, czasami w sposób, tak jak zauważył Paweł, patetyczny, nudny, przy głupich odpowiedziach czasami, nietrafionych kompletnie, ale oni sobie zadają pytania o sens. Tak? Próbują. My nie żyjemy w świecie sensu jednak i znaczeń, tylko w świecie prześlizgiwania się, takiego miglancowania po prostu. I to jest to, co jest moim rozpoznaniem i stąd płynie też taki mój wielki ukłon w stronę Sycylii, Sycylijczyków, że oni jeszcze potrafią po prostu walczyć o sens. Tam jest jeszcze coś takiego, co warto nazwać chyba takim, nie wiem, powrotem do czegoś, co było, do podstawowych znaczeń. Na przykład Don Pippo, Jarku. Dobry ksiądz. Czy ty byś powiedział arcy Jędraszewskim, że to dobry ksiądz? A o Don Pippo można. To jest
taki ksiądz, jakich było, no taka całkiem spora garść w Polsce kiedyś. Dzisiaj ich nie ma. Albo pewnie są gdzieś tam pochowani, ponieważ są nad nimi tacy, o których nie można powiedzieć, że są dobrymi księżmi. To jest takie, nie wiem, zajrzenie do świata, o którym się kiedyś marzyło, że jak nam się poszczęści, to sobie ten świat właśnie w ten sposób ułożymy. Że on będzie niedoskonały, że on niekoniecznie musi być bogaty jak Sztokholm albo Londyn, że trzeba się będzie drapać pod górę, że będziemy gdzieś z boku, na prowincji, ale że będzie to wszystko ciepłe, dobre i miłe. Ludzkie, ja bym powiedziała. Tak, ludzkie. Bardzo głęboko ludzkie. Może być. Mhm. Tak, tam tak może być. No przecież tenże właśnie Don Pippo, starszy pan, w jakimś takim sweterku, mieszkający w centrum Katanii, w potwornym slumsie, potwornym. Ani sobie nie szkoduje, że tam mieszka, co nie jest aż takie bardzo dziwne, ani nie zamierza się stamtąd wyprowadzić, co też nie jest dziwne. Co dziwne, on nie nawraca, nie poucza, nie pcha w kierunku tego, co uważa za dobre. On po prostu jest z ludźmi, którzy tam mieszkają. Jaki jest tego skutek? Że tam naprawdę jest lepiej, niż gdyby było bez księdza Pippo. A teraz wyobraź sobie Kraków bez arcy Jędraszewskiego. Czy to było cudne miasto. I nawet okno papieskie było otwarte, a nie zamurowane. No, tam są jeszcze kwestie estetyczne, Pawełku, to znaczy nie tak, wiem, tak, Paweł, ale tam... Paweł chciał powiedzieć dzisiaj coś o kwestiach estetycznych Sycylii, więc... Nie, to będzie jakiś kolejny spór między Jarkiem a mną i on jest tyle warty, ile warta jest, nie wiem, uwaga zwrócona na twarze bohaterów filmów Coppoli, tak? Ojca Chrzestnego, etc. No, Sycylia jest pełna takich oblicz właśnie, które u Coppoli mogłyby grać bez charakteryzacji. Tak mi się zdaje, że oni są po prostu tak piękni w środku, jak nieziemsko brzydcy po mordzie. Ale czasami zdarzają się po mordzie piękni, a w środku pewnie brzydcy. No, takie życie. Ale chodziło mi, mówiąc o estetyce, chodziło mi o to, że wisiała tam sutanna i ta sutanna była z bardzo takiego pięknego, delikatnego płótna, nie była po prostu, była bez cekinów, była w jego gestach, była w jego estetyce ruchów, było jakieś dostojeństwo, było ciepło, była dobroć, delikatność, nie było tego sposobu zwracania się, który jest u nas również wśród księży po prostu, który jest fatalny. Jest, to się coś takiego zdarzyło, czego nie wiem, ja pamiętam, że no, jestem 60, Paweł bodajże z 59, ale więc mniej więcej jesteśmy z tego samego roku, dokładnie właściwie. Można powiedzieć, że myśmy czytali jeszcze takie książki, będąc wierzącymi czy niewierzącymi, już wszystko jedno, ale były takie nazwiska jak Bernano na przykład, tak? Czy Graham Greene chociażby. Tam występowały postaci księży, szlachetnych księży, którzy byli strasznie unurzani w różne konflikty ludzkie, po prostu w różne ludzkie słabości, ale to byli zawsze szlachetni ludzie, którzy wiedzieli, że człowiek wiedzieli jedno, że człowiek w życiu się strasznie musi jednak przejechać wątrobą po bruku po prostu. Jak się, i to nie na tym polega godność, że się nie przewali, tylko czy daje innym pożyć po prostu. Tak? Czy jest w stanie stworzyć innym takie warunki, żeby podjęli rozmowę, żeby się zwrócili ze słowem.
to wszystko jest szalenie ważne. A u nas jak gdyby rzeczywiście żyjemy według pewnego wzorca, tam nie ma takiego wzorca. Tym wzorcem jest pewna ludzka potrzeba, jest taka też ludzka pasja uśmierzona, można powiedzieć. Jest taka pasja, która jest taka udomowiona. I to jest, i oni żyją na miarę tej pasji, na miarę tego życia, który dyktuje swoje warunki. Nie wychodzą z jakimiś założeniami, tylko tak sprawili, że ten wymiar, powiedzmy ta nauka, powiedzmy ewangeliczna, jest całkowicie zbieżna z nauką płynącą ze starożytnych greckich tragedii i jednocześnie z pewnymi regułami życia na tej wyspie. Po prostu to jest jednakie, to znaczy tam nie ma takiego rozszczepienia pomiędzy wartościami deklarowanymi, a wartościami przeżywanymi. To jest bardzo, coś, co jest... Bardzo mnie uderzyło to zdanie, które tam gdzieś pada u ciebie, że ktoś to mówi z napotkanych osób, waszych rozmówców, całe Morze Śródziemne, oni to my, tylko z drugiego brzegu. To jest w kontekście właśnie przyjmowania uchodźców i tego, co właściwie też opisujecie na ulicach Katanii chociażby, tak? Czy właśnie w tej dzielnicy, w której ksiądz Pippo wychodzi do ludzi, wychodzi na ulicę, gdzie właściwie ci ludzie, którzy tam mieszkają, no to są ludzie, którzy tam dopłynęli i właściwie nigdzie indziej tego miejsca nie znaleźli, tylko w tej najgorszej dzielnicy. Ale mimo to jakby nie ma tam, po pierwsze są przyjmowani, to jest jakby kontynuacja tego wątku, który w twoim wielkim przypływie w tej książce opisywałeś, dotyczyło tam to Lampedusy, ale no to jest jakby połączone wszystko, prawda? To jest gdzieś ten sam krąg kulturowy i podobna postawa. On to ja. Tak, widzę siebie w nim i jest jakieś takie, i to jest też ten wymiar ludzki, o którym ty mówisz, o takich ewangelicznych cnotach, które są zupełnie naturalne, bo są po prostu człowieczeństwem, niezależnie właśnie od takiego dramatu też, z którym się ci ludzie często spotykają tam na co dzień, w niełatwym codziennym życiu, nad tym się zastanawiam, że tam to jest możliwe. I z drugiej strony jeszcze piszesz, że coś jednak pękło i że w COVID, który był jakby dodatkową dla nas wszystkich jakąś sytuacją, znaczy kolejną taką obręczą, tak, trudnością, z którą się musimy zmagać, to na całą tę falę uchodźczą, która była tam opisywana w kategoriach wiecznej podróży, która właściwie dzieje się ciągle, jest jakimś elementem, tak jak tutaj mówicie, pewnej historii, która się dzieje ciągle i ciągle i ciągle, zwłaszcza w takim miejscu jak Sycylia, prawda, pomiędzy kontynentami, no że teraz tym ludziom już czegoś jest zbyt wiele, w sensie kolejnego ciężaru. Jak to postrzegacie? Czy rzeczywiście ten COVID zmienia podejście na przykład do tak zwanych obcych, którzy są niby nami, tylko z drugiej strony, którzy przypływają, których się ratuje, którym się szuka, buduje jakieś przyczółki względnej normalności mniej lub bardziej? Słuchaj, to trudne jest, dlatego że ja nie byłem na Sycylii wtedy, kiedy był tam COVID, tak? Pojawił się COVID. Ale myślę sobie troszkę tak, że na pewno jesteśmy w stanie tam znaleźć wszystkie uprzedzenia, fobie, nadzieje, blagi, no wszystko, co chcemy, co dotyczy tej paskudnej pandemii. Ale też z drugiej strony mamy coś, co niekoniecznie musi łączyć pandemię, tak, i te parszywe wirusy z czymś, co... Jeżeli jeden z największych bankierów sycylijskich opowiada o swoim dzieciństwie gdzieś na południu wyspy, w małym miasteczku, gdzie sąsiadował z rybakami z Tunezji, którzy tam, znaczy korzenie w Tunezji, tak, oni tam mieszkali od zawsze. On katolik, oni muzułmanie. Jego najbliżsi
i ci wujkowie Arabowie pływali na tych samych łodziach i łowili ryby. Razem starali się jakby przeżywać te same święta, razem dochodzili do tego sakrum. To dlaczego nagle ma się pojawić taka sytuacja, jako to pojawia się w innych miejscach Europy, a w Polsce również, że jak idą ulicą, a tak było, było u nas w Polsce, dwie skośnookie dziewczyny, to rzuca się na nich jakaś hołota, bije je i krzyczy, że one przywlokły wirus. Tak mi się zdaje, nie jestem w stanie tego w żaden sposób udowodnić ani opisać, dlatego że mnie tam nie ma. Natomiast tak mi się wydaje, że do całej okropności choroby, zgonów, lęków, histerii, strachów i tak dalej, tam nie dochodzi jeden kluczowy element. Tak? Mianowicie, że to przyniósł jakiś wstrętny, obcy i możemy go bardzo łatwo pokazać palcem. Bo tam nie ma obcy. Raczej tam pada takie sformułowanie gdzieś wcześniej, że ten rasizm, tak, jest importem z północy, ktoś tam tak mówi. Tak, 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 tak. I to jest powtarzane przez Sycylijczyków bardzo często i z taką głęboką wiarą, że to prawda. Przy czym oczywiście jest tak, że nie trzeba, myślę, szukać dwa tygodnie, wystarczą dwa dni albo dwie godziny, żeby na Sycylii znaleźć rasistów. Natomiast odpowiedź na rasizm jest tak silna i tak powszechna, że tychże rasistów gdzieś tam można nie dostrzec. Tak? To jest taka sytuacja, że jak dawno, dawno temu ktoś przyjechałby do Polski i chciałby sportretować nasz Kościół katolicki, to by poszedł do księdza Juska Tischnera, do księdza Ziei, bo ten przekaz o takiej twarzy Kościoła szedł w świat. Dzisiaj, choć mamy rzeczywiście ludzi, którzy mogliby świadczyć, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy, nikt do nich nie pójdzie. Albo zostawi ich jak tę, nie wiem, taki rodzynek do ciasta, jeden, jeden. Ponieważ twarz wygląda inaczej. Tam kwestii tolerancji się... To jest generalnie rzecz biorąc twarz ludzi, którzy potrafią niekoniecznie z miłością, ale przyjąć tego obcego i nie muszą go bić, nie muszą mu podstawiać nogi, mogą mu dać pomarańcze albo nie wiem, garstkę oliwek albo coś takiego. No, to naturalne. Jarku, ty chciałeś coś dodać? Tak, chciałem, wiesz co, znaczy przykład z Lampeduzy, tam nie pamiętam, w którym roku, chyba w 2011 wybuchły protesty Tunezyjczyków, którzy byli przetrzymywani w podłych warunkach w ośrodku przesiedleńczym i oni wyszli na zewnątrz i podpalili dystrybutor. No dobrze, no to prawie zakończyło się tragedią przez to, że po prostu jeden z tych dystrybutorów wybuchł. Na szczęście nikogo nie było blisko. Ale pytano potem mieszkańców Lampeduzy, czy oni się gniewają na nich i tam nie było mowy o żadnym gniewie, o żadnej złości po prostu. Oni tylko powiedzieli, że oni strasznie by chcieli, że oni strasznie dużo pieniędzy włożyli w to, żeby przekształcić te swoje domki rybackie w małe wille. I oni chcą teraz żyć z turystyki, ponieważ na rybach się nie zarabia, a zarabia się na pewno na turystyce. A mają tam najpiękniejszą plażę na świecie, która jest, nazywa się Isola dei Conigli, czyli Wyspą Królików. No i oni po prostu... I oni powiedzieli, że oni nie mają nic do tamtych ludzi, tylko że po prostu oni by nie chcieli, żeby poszedł w świat przekaz taki, że
na Lampedusie, jeżeli wejdziesz do wody, to zobaczysz pływające trupy, ponieważ to przeczy, to kwestionuje ich cały wysiłek przekształcenia tego profilu, powiedzmy, rybackiego w profil turystyczny. Więc oni nie mają nic przeciwko tamtym ludziom. Oni strasznie chcieliby też zagospodarować ten teren tego centrum przesiedleńczego, dlatego że oni nigdy nie wystąpili przeciwko uchodźcom. Tylko oni po prostu chcieli spokoju, chcieli, żeby oni byli ciszej troszkę, tak, żeby oni nie robili żadnego rabanu. I naciskali na rząd, żeby to rząd w jakiś sposób załatwił sprawę. Znaczy, żeby rząd zbudował nowe centrum, żeby rząd ogarnął tę całą sytuację. Dlatego, że oni po prostu mieli w tym interes ekonomiczny, żeby tam było spokojniej, żeby ludzie z większym zaufaniem tam przyjeżdżali. Ale to nie miało nic wspólnego z niechęcią taką osobistą. Oni tego nie potrafią. Zawsze, kiedy myślę sobie o tolerancji, o słowie tolerancja. U nas to jest stawiane jako problem pewien, prawda? Problem tolerancji. Tam nie jest problem tolerancji. Oni się rodzą wśród Azjatów. Rodzą się, ponieważ tam jest ta migracja ogromna. Poza tym no, Afryka to jest różnokolorowa, więc wśród tych wszystkich barw, wśród tych wszystkich odcieni. Nie ma mowy o tolerancji w momencie, kiedy masz coś na co dzień. Tam nie ma co. Tak samo jak Mickiewicz, czy był tolerancyjny. No, Mickiewicz nie stawiał sobie problemu tolerancji, ponieważ mieszkał w tych kresach i patrzył bez przerwy na te meczety, które się krzyżowały z cerkwiami, z kościołami łacińskimi. Po prostu no, Mickiewicz nie był tolerancyjny, ponieważ on nie wiedział, co to znaczy tolerancja. Po prostu on był człowiekiem wielokulturowym z samego urodzenia. Ta Sycylia jest, ale przede wszystkim ta powtarzam, to jest taka ich jakość. Zwróćmy uwagę, bo my tego nie dotykamy, jak gdybyśmy mieli jakiś straszny kompleks. I pewnie myślę, że go mamy. To znaczy, no, nas dotyka ogromna asymetria historyczna. Tak? To znaczy, kiedy Dante pisał Boską Komedię, a jest rok mniej więcej 1304, kiedy ją zaczął pisać, myśmy naprawdę mieli wtedy księgę henrykowską w polszczyźnie. Tak? No i tam też jest, tam w 1250 roku stworzono sonet w 1250 roku na dworze Fryderyka II, tak? I to jest, co u nas się działo w tym 1250 roku. Ale przedtem na tych samych terenach byli muzułmanie, którzy mieli wielką kulturę, ogromną i podziwianą do dzisiaj kulturę na Sycylii, której znaki można spotkać wszędzie, czasami. Są to meczety, które są pokrywane krzyżami. Są wcześniej, ale wcześniej była ta wielka kultura Grecji starożytnej. Więc oni po prostu deponują, to jedno się gromadzi nad drugim. Tam powstała mitologia i ta mitologia powstała z czegoś, czego u nas się w szkołach absolutnie oducza i to szalenie skutecznie. To znaczy po prostu opisu rzeczywistości, która sama się mitologizuje. Kiedy my patrzymy na wulkan i kiedy ten wulkan śpiewa, to naprawdę niewiele potrzeba, żeby dopisać historię do tego śpiewającego wulkanu. Ona sama się tworzy, tylko że u nas oducza się patrzenia po prostu. Nasza szkoła uczy martwych formuł, natomiast nie uczy zajęć z krajobrazu, zajęć z pejzażu, z podsłuchiwania natury po prostu, tak? Z mądrości przemian pór roku. Chociażby, tak? Jaką można by z tego historię wynieść? Oni wyciągają tę historię z ziemi po prostu. Ta ziemia coś tam im mówi. Jest historia nieustannych przemian, tak? To jest chociażby taka nauka. Skoro jedna cywilizacja przychodzi, nakłada się na drugą cywilizację, trzecią, kultura po kulturze, a wydaje mi się, że jeżeli to jest właśnie gdzieś korzeniem czy istotą tego tam bycia, nie może mieć to swojego wpływu na to, jak ludzie funkcjonują, nawet ci najprostsi przesiąknięci tym, co tam jest. Co mnie bardzo zafrapowało w tych waszych opowieściach, reportażach, historiach, to w kontekście tych poetyckich meetingów, zjazdów, nie wiem jak to powiedzieć, na które regularnie tam, Jarku, trafiasz i na, między innymi na takie spotkania zabrałeś też Pawła Smoleńskiego, to że właściwie każdy twój pobyt tam na takich festiwalach poetyckich, chyba tak należałoby, czy kulturalnych należałoby to określić, wiązał się z spotkaniami
w szkołach na przykład, w gimnazjach, tak, w liceach, w bardzo małych miejscowościach często, w więzieniu również, gdzie była taka grupa, która się gdzieś poezją zajmowała w ramach, jak rozumiem, swoistej resocjalizacji. I te rozmowy, które tam przytaczasz, na przykład właśnie w szkołach z dzieciakami po prostu, które przedstawiają też swoje poetyckie próby, no to jest dla mnie jakieś niesamowite, to jest dla mnie jako matki dwóch dorastających dziewczynek, które chodzą do polskiej szkoły. No ja się z czymś takim tutaj nie spotykam, nie widziałabym nigdzie, nie widzę nigdzie takiej sytuacji, w której dochodzi do takiego dialogu między poetą, jak mówi pan Paweł, nudnym poetą, a gronem bardzo młodych ludzi, którzy po pierwsze tak czytają poezję, sami piszą poezję, chcą dyskutować o poezji, no to jest dla mnie niesamowite. Ale chcą też siebie zrozumieć, tak naprawdę szukają takiego sposobu wyrażenia samych siebie. W więzieniu to było najbardziej widoczne, tak? Bo to praca tych edukatorów, którzy zresztą pracują za darmo, Biagio też pracuje za darmo, archeolog, którego... To jest, tak, wspaniały poeta, performer, którego tam często, pieśniarz, tak, którego tam często cytuję, on po prostu organizuje takie spotkania i tam, nie wiem, jest taka postać tego ciekawego bardzo archeologa, który jest w depresji i leczy depresję tym, że chodzi za darmo, ponieważ za darmo pracuje, ponieważ tam nie ma pracy dla archeologów, tak, i chodzi na to wzgórze, prowadzi te badania archeologiczne. No w każdym razie prowadzą te działania edukacyjne z młodzieżą, uczą im się wysławiać, nazywać ten ból, który jest w nich, ten bunt. Te dzieciaki dowiadują się, że można to wypowiedzieć i że jak się wypowie coś, to... Bo uczą się jednej rzeczy, której się u nas naprawdę bardzo mało uczy. U nas w dalszym ciągu jesteśmy na takim poziomie, co jakiś czas słyszę, że jest mądry nauczyciel albo mądra nauczycielka, bo powiedział albo powiedziała, że człowiek jest indywidualistą i chwali indywidualizm. No dobra, ale pochwała indywidualizmu to już była pochwała, powiedzmy, Ewy, która zerwała indywidualistycznie jabłko z drzewa wiadomości dobrego i złego. Natomiast dowiedzieć się, że jesteśmy wspólnotowi i że wszystko mamy takie same, od przyrodzenia aż po zachowanie, po przeczucia i tak dalej, no to jest dopiero ciekawe. Dlatego, że jak człowiek w więzieniu mówi na przykład, tak, że strasznie kocha ojca, a jednocześnie go boi się, tak, no to inni chłopcy natychmiast mówią, że tak, że właśnie tak jest. I starają się znaleźć tę sprzeczność uczuć, znaczy wypowiedzieć się tę sprzeczność uczuć, która jest w nich. My nie mówimy, my się zamykamy. Ewentualnie mamy taki cudowny system obśmiewania. To znaczy, my powinniśmy ostrożnie z tym wzniosłym słowem, że tak powiem. Także natomiast, ale wiesz co, my mamy taki. Mickiewicz zrobił taki zabieg na narodzie polskim. Otóż pisząc sonety krymskie, dźwignął nas o dwa wieki mniej więcej. To znaczy, takich pokrzykiwań na znad szklanki. Wiesz, wyniósł nas do subtelności nazywania własnych uczuć. I my jesteśmy w takim momencie teraz, to znaczy tak naprawdę to bez przerwy, jest to, zobacz, te wszystkie przykurcze, tam, tak, te wszystkie takie dziwne gesty, które są szczeniackie, są jakieś dziwne, tymczasem trzeba stanąć twarzą w twarz z człowiekiem i powiedzieć mu tak, jestem, tak, chciałbym, ale nie mogę, chciałbym, ale nie umiem, ale jak to zrobić, jak to powiedzieć. I nie ma takiej rozmowy, nie ma takiego przekonania, że zostaniemy wysłuchani również, tylko zostaniemy wykpieni, ponieważ nie mówimy o najważniejszych rzeczach, a najważniejsze rzeczy, no to są naprawdę stwardniałe ręce ojca chociażby, które pamiętamy z dzieciństwa, no tego typu rzeczy, tak? Albo szorstkie stopy, albo nie wiem co, albo to, że się lubi chodzić na bosaka po bruku, czy coś takiego, nie wiem, no tego typu rzeczy, które po prostu są fundamentalnymi rzeczami. Bez przerwy żyjemy w takich kryształowych pojęciach, jak to pięknie nazwał, a nie w glinie ludzkiej, jak to pięknie nazwał Zbigniew Herbert. Także to są takie zajęcia edukacyjne, bo ludzie dowiadują się na przykład, że tak jak Biagio się w ten sposób dowiedział, że dostał dyktafon od babci, babcia powiedziała mu śpiewaj i on stanął w jakimś miejscu, zaczął śpiewać. Okazało się, że ta jego muzyka, która była w nim, ma swój tekst i że można ten tekst spisać i w ten sposób stał się poetą, odkrył to, nikt go tego nie nauczył. Także nagle być poetą, stać się poetą, umieć zaśpiewać. Giuseppe Ungaretti opisuje przypadek takiego Mohameda Sheaba, araba, który mieszkał razem z nim pod Paryżem, w zaułku,
w Ivry, który popełnił samobójstwo prawdopodobnie dlatego, że nie umiał tak jak ja uwolnić pieśni z siebie, tak? Czyli uwolnienie pieśni chroni od samobójstwa, od samozniszczenia, od samounicestwienia. To jest bardzo ważny instrument w rękach również kogoś, kto ma takie, powiedzmy, ciągoty artystyczne. Tam tego uczą po prostu, że jak nie masz noża, to lepiej, że nie masz noża, ale masz ołówek, tak? Ale masz aparat fotograficzny. To naprawdę jest szalenie. No, myśmy byli tam, ten człowiek niejednoznaczny, Antonio Presti, po prostu kupił ściany w osiedlu Librino, czyli w takich slumsach katańskich, po prostu i dał dzieciakom pędzle, spreje i kazał im malować po prostu. I te dzieciaki chodzą tam i malują do woli po prostu, bo on im wykupił tę ścianę. Takie było jego zadanie życiowe. To jest piękne zadanie życiowe. No. Tutaj na moment chcę się zwrócić do słuchających i oglądających, żeby przypomnieć, że możecie Państwo zadawać pytania naszym gościom, bo widzę, że my się już tak do tej godziny zbliżamy jednej, tak możemy jeszcze długo, ale jeżeli ktoś ma pytania, no to teraz jest jakiś tam czas najbliższy, kiedy można jeszcze dorzucić. Coś szumi. Coś się zawiesiło, no. A, no to Paweł, może porozmawiajmy my teraz. Panie Pawle. Wyrzuciła mnie na chwilę od was. Jestem odrzucona, ale wracam. Wracam i chciałam nawiązać... Słyszycie mnie? Tak. Chciałam nawiązać do jednego wątku, który się pojawia w tej książce. Skoro mówimy o rozmaitych wyrazach kultury, którymi jest na przykład poezja, to ja bym chciała poruszyć temat kuchni, ponieważ w tej książce kuchnia jest też przejawem jak najbardziej tej sycylijskości, tej kultury i o niej pisze chyba najwięcej tutaj Paweł Smoleński. Tym tutaj mnie zaskoczył, bo pisze rzeczywiście poetyckie obrazy targu ryb, dosyć, jakby to powiedzieć, specyficznego miejsca w Katanii, pięknego i strasznego jednocześnie, jak cała Katania. Co takiego w tym biesiadowaniu, w tej kulturze kulinarnej tam pan znalazł, panie Pawle? Coś wyjątkowego, coś odmiennego niż w innych zakątkach tego świata, czy to w ludziach bardziej jest? Waszej gospodyni? Ja myślę sobie... Myślę sobie tak, że jeżeli ktoś żyje, to je. A jeżeli chce żyć dobrze, to je dobrze. I kuchnia i związane z tym wszystko, co może być, czyli to, co jest jeszcze przed włożeniem produktów do garnka, czyli zakupy, potem dosmaczanie, dorabianie, przerabianie, etc., etc. To jest rzeczywiście treść życia. I ja bym na to w życiu nie wpadł, gdyby nie nasza Kasia. To powiedzmy jeszcze, kim jest Kasia, nasza Kasia. Bo to jest nasza duża bohaterka tej opowieści. I wiele więcej rzec się nie da, ponieważ każde kolejne słowo będzie puste w stosunku do tym. Sycylijska, Polka, Polska, Sycylijska. Nasza Kasia. Nasza Kasia jest sycylijską Polką. Nasza Kasia ma połowę krwi czerwonej, jak robotniczy sztandar, a drugą połowę katolicką, jak jej mama, bliska znajoma kardynałów Wojtyły Wyszyńskiego, etc., etc. Zresztą Kasia tych panów też miała okazję poznać. Czy ją przekonali, tego nie wiem, ale no w każdym razie bywali u niej w domu. Nie, no kuchnia to jest rzeczywiście coś, gdzie warto spędzać czas, bo oprócz tego, że to jest sztuka i że to jest taki sposób na wyrażanie siebie, to jest to jeszcze miejsce, tudzież produkty, które z kuchni wychodzą na stół, dają szansę na to, żeby marnować czas ze sobą, żeby rozmawiać. Ja miałem takie wrażenie,
również dzięki Kasi, że włączając poranek, tak, i śniadanie złożone z espresso i tam jakiegoś kawałeczka bułki, że całe jedzenie dalej w dzień i w noc to jest taki podkład, bez którego nie da się rozmawiać, nie da się myśleć, nie da się opowiadać historii, nie da się sprzeczać, nie da się pokłócić, nie da się pogodzić. Że to jest naprawdę coś, co jest takim nienaruszalnym i bardzo twardym fundamentem kultury. A ponieważ też mam takie wrażenie, wiele osób, a Kasia na 150%, uważają, że kuchnia to jest tak, jak nie wiem, puste płótno, tak, a torba z zakupami jak paleta z farbami. No to się dzieje, to się tworzy, to się staje. I rzeczywiście każde słowo jest ważne, każdy ruch tego kulinarnego pędzla jest niezbędny. Można się pomylić. Warto się powstrzymać przed pomyłką albo potem ją naprawić. Warto eksperymentować, ale nie warto burzyć takich szkieletów, na których opiera się życie nas wszystkich. Dla mnie niezwykłym porównaniem jest to, co Kasia opowiada o sycylijskiej zupie rybnej, a to, co jesteśmy w stanie znaleźć w przepisach bardzo znanych kucharzy. Tak? Myślę sobie, że gdyby Kasia stanęła face to face z tymi bardzo znanymi kucharzami, i oni by jej opowiedzieli, jak proponują Państwu ugotowanie zupy rybnej, sycylijskiej, to by ją szlachta. Znaczy, to jest osoba niezwykle przyjazna, ciepła, opiekuńcza i gościnna, ale takich profanów by wyrzuciła na bruk. Ma swoje zasady, zwłaszcza jeśli chodzi o zupę rybną. Ale to są zasady, które należy przestrzegać, no bo inaczej okazuje się, że wchodzimy w jakiś świat udawany. Sycylia nie jest światem udawanym. O, to jest, wydaje mi się, takie właściwe, przepraszam, określenie dla Sycylii, że to nie jest świat udawany. Też miałam takie uczucie, będąc tam. Tutaj widzę, pojawiają się pytania i pan Andrzej na przykład mówi tak: za każdym razem, kiedy jestem we Włoszech, mam obawę, że ten świat jest na granicy końca i zaraz nie będzie możliwy, bo kapitalizm, neoliberalizm, turystyka i tak dalej. Czy panowie nie mieli wrażenia, że za chwilę tego wszystkiego już nie będzie? To jest trochę pytanie o to, czy właśnie ten świat biegnący, oszalały, no nie zniszczy właśnie tego nieudawania, nie zniszczy tego namysłu. Nie, tam są młode pokolenia, które o coś walczą. Jest jeszcze, to jest dziwna rzecz, ale była pewna rewolucja, którą nazywamy rewolucją 1968 roku. I to była rewolucja, która naprawdę zostawiła ogromny ślad w życiu ludzi. To jest, nie wiadomo tak naprawdę, znaczy 68 rok we Włoszech skończył się źle oczywiście i odnajdujemy na przykład w partii Berlusconiego ludzi z 68 roku również, tak, ale oni sobie postawili za zadanie, że czegokolwiek nie zrobią podczas tej rewolucji, to przekażą to swoim dzieciom i spróbują im wpoić taki zmysł poszukiwania, ale też taki smak dobrej pracy. Kiedy jest się architektem, to żeby być dobrym architektem, a nauczycielem, to żeby być dobrym nauczycielem. No to było zwycięstwo 68 roku. Tak? I kiedy spojrzysz na ludzi młodych, to ci ludzie młodzi bardzo często zniesmaczeni rodzicami, którzy robili rewolucję, a teraz są dyrektorami fabryk, sięgają do takiego na przykład Ryszarda Kapuścińskiego i uczą się, i tak naprawdę to jest taką szkołą wielką dla tych ludzi, dla Włochów,
To jest szkoła Afryki i szkołą Afryki, podejścia do Afryki jest Heban. Tak, Heban jest właściwie taką lekturą już dwóch pokoleń w tym momencie i jest taką próbą autentyzmu w relacjach z innym człowiekiem. I ten Heban to jest, Heban jest do przeczytania przez wszystkich. O Heban się zabijają. Ja pamiętam, jak o Carlosa Castanedę myśmy się kiedyś zabijali, żeby czytać sobie o tym, jak działa na człowieka Peyotl i czy otwiera nowe perspektywy poznawcze. Tak? No więc oni czytają Kapuścińskiego, jak gdyby to była taka, jak gdyby znaleźli swojego ojca, czy wobec wtedy, kiedy wszyscy zawiedli, to znajdują tego Kapuścińskiego. Wierzyć im się nie chce, jak kiedy im mówię na przykład, że w Polsce ostatnimi laty Kapuściński nie jest zbyt szanowany przez instytucje państwowe, tak? Czy przez wiele instytucji państwowych. Więc jest taka rzecz, to co pan, o co pan pyta, to jest trochę taka racja. To znaczy oczywiście, że istnieje taki cień, który się zbliża, ale ten cień jest zawsze. Ten cień się zawsze pojawia, bo istnieje coś arcyatrakcyjnego, tak? Istnieje rynek, moloch rynku, tak? Ale mieli Pier Paolo Pasoliniego, który mówił im, który ich przestrzegał przed rynkiem. Tak? I który śmiał się z kościoła, a właściwie rozdzierał szaty widząc kościół i mówił do kościoła na przykład, wy wdajecie się w bijatykę z komunistami, z nami komunistami, ale przecież komunizm i kościół naprawdę chcą tego samego. Wy zobaczcie, co z wami zrobi niedługo rynek. I ledwo to powiedział, a już kościół, w którym była ochrzczona jeszcze jego matka, został zdekonsekrowany, a na nim pojawił się napis reklamowy jeansów o nazwie Jesus Jeans, nie będziesz miał innych jeansów przede mną. Tak? No i właśnie, i oni pamiętają o tym, że wszystko można poddać krytycznej analizie. A więc istnieje słuszny bunt przeciwko pokoleniu rodziców. Ja się zgadzam, że czasami jest aż strach, że my stracimy to okno na Morze Śródziemne, jakim są Włochy. Jest lęk, ale na razie uczy mnie doświadczenie, że zawsze są młodzi, którzy to odzyskują, którzy zdobywają to na własnym. Ale wiesz, chciałam tutaj zrobić tylko taki wtręt, bo pamiętam taką rozmowę ze starszym panem w Modice, który powiedział mi, co wy tu robicie? Chodzicie po dekoracjach, to są puste dekoracje, tu nie ma życia, młodzi wyjechali, tu nie ma pracy, tu nie ma życia, to jest koniec. I wraca to do mnie, bo on właśnie coś takiego w pewnym sensie wtedy nam powiedział, no, że coś się skończyło, że ci młodzi, o których ty mówisz, w Modlice ich nie ma, tam są turyści i starzy ludzie. Tylko wiesz co, to jest za każdym razem takie poczucie ludzi starszych, to znaczy dawniej to był deszcz, przed wojną to był deszcz, teraz to... Ale pewnie, że kiedyś konie miały większe łby, a krowy większe mleko dawały, no, to jest no więc... absolutnie oczywiste. No tak, no może się wydawać, że idzie koniec. I tak sobie myślę, że ludzie nie potrafią do tylu liczyć, ile razy wydawało im się, że przyszedł koniec. Koniec to nowy początek, można by rzec. Jeżeli by spytać może właśnie Sycylijczyków, którzy już widzieli tyle końców i tyle początków, prawda? To jest takie zaklęcie, żeby przywołać coś, co było ważne dla tych starszych, co było ciepłe, miłe i kiedy plecy nie bolały i można było szybko biegać i więcej wypić. No ale jednak ale ja ci powiem, że... te domy za ile tam było? Euro można było kupić w jakiejś miejscowości, że wyludniona, że... Wciąż można, tak. Ale wiesz co, istnieje też taka radość, po prostu jest taka kultura radości umierania, wiesz? Jest coś takiego na Sycylii, naprawdę. I to jest taka kultura, że właściwie wiadomo, że jest... On bardzo często wychodził, kiedy ja takie rzeczy mówię. Zawsze wiesz, to jest. Ale wracał. Nigdy mnie nie opuścił raz na zawsze. Okay. Wiesz co? Nie, jest coś takiego po prostu. Taki smutek, takie upodobanie w smutku, w takiej mądrości, w takim poczuciu, że wiemy, na czym polega umieranie, przemijanie i wszystko. Tak? Zasłużyliśmy już na taką wiedzę. To znaczy, jesteśmy ludźmi, którzy nie muszą wesołkować na każdym kroku.
tak, którzy nie muszą bez przerwy wszystkiego obśmiewać po prostu. Można sobie powiedzieć, że radosne jest umieranie. Jeżeli uznamy, że to jest radosne, wiesz dlaczego? Dlatego, że to jest przyjacielskie. Po prostu, bo wtedy, kiedy wszyscy razem umieramy, czyli razem wspólnotowo umieramy, to znajdziemy dla siebie dobre słowo. I nagle młody człowiek ma do dyspozycji ogromne ekstazy, tak, do przeżycia. Natomiast człowiek starzejący się co ma do przeżycia? No tylko takie ekscytujące, wręcz orgiastyczne poczucie bliskości innego człowieka, tak naprawdę, solidarności, przyjaźni, poczucie wspólnictwa w losie. No to Sycylijczycy mają. Mam pytanie ciekawe. Jaką rolę pełni Etna w tym wszystkim? Metaforycznie, symbolicznie, w rzeczywistości? Pyta pani Żanna chyba, tak? Żanna Słoniowska. No, chcę powiedzieć, na którą przywołaliście w tytule, tak? No jasne, ale to jest specjalność Pawła, ten tytuł, to znaczy on tutaj, to z jego części ten tytuł powstał, ale zaraz mu oddam głos. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że no, jest gdzieś tam się kryje pod wulkanem, prawda, Malcolma Lowry'ego, tak, to znaczy krótko mówiąc, takie bezpieczne chodzenie po obrzeżu, znaczy jest ten cień tej góry, ale jednocześnie fascynacja tej góry, ona jest takie bezpieczne niebezpieczeństwo, to znaczy w Etna właściwie wszyscy mówią, że ona nigdy tak nie wybuchnie, znaczy spokojnie z tym nigdy, bo nie wiadomo jeszcze jak to będzie, ale nigdy tak nie wybuchnie, żeby natychmiast przyniosła szybką śmierć efektowną, taką jak Wezuwiusz. Bo Wezuwiusz się korkuje, tam się te dymy, te gazy kumulują i w pewnym momencie jak korek od szampana wywali do góry i no, stanie się rzeczywiście to ze Pompeją. A tu jest jak taki otwarty ropień po prostu, tam cieknie ropa z tej Etny, po prostu powolutku sobie wycieka i ona nigdy nie wystrzeli, nigdy nie zakazi. Tak, no więc jest takim pięknym elementem, ale poza tym to jest coś takiego, co jak się widzi, to się staje w miejscu. To znaczy po prostu to jest taka świętość, to jest taki totem postawiony, to jest taki, no my mamy figurę Jezusa Chrystusa największą bodajże w Europie, czy nawet na świecie, prawda? Natomiast tam jest Etna. Tak? I tylko problem w tym, że myśmy sobie wymyślili tę figurę, natomiast ta Etna po prostu była i jest jakaś godna zaufania właśnie przez to, że myśmy ją zastali, że jest starsza od nas chociażby i jest większa od nas. Także ta Etna jest czymś ekscytującym, jest czymś groźnym, niebezpiecznym, kryjącym tajemnicę śmierci również, kryjącym tajemnicę Persefony, prawda, i tego uwięzienia, tego Hefajstosa, który tam siedzi, czy wulkana, który tam siedzi w podziemi, w podziemiach zmiennego klimatu i zmiennego pejzażu. Przecież myśmy tam weszli na tę Etnę z jednej strony i widzieliśmy wszystko, widzieliśmy czerń tej ziemi, a jednocześnie przepiękne brzozy, którym Paweł poświęcił niezapomniany rozdział literatury polskiej typu non-fiction. No właśnie, panie Pawle, bo tutaj też kolega Artur Baranowski pisze, że nie zapominajmy o winach z Sycylii, wyjątkowe, z wulkanicznych gleb. Ja tak sobie myślę, że ta Etna jest tym niebezpieczeństwem i tą śmiercią, ale też to jest życie, bo właśnie ta ziemia, ona jest i w tym, co się tam je, w tym wspaniałym jedzeniu i w tym wspaniałym winie, to jest też bardzo takie jakieś znaczące, wydaje mi się. To prawda, ale myślę sobie, że nie ma mądrego, który by miał choć minimalną szansę, żeby poznać smak win, które ponieważ ilość minerałów, które wypływają ze środka ziemi i tam się rozlewają po winnicach, jest tak wielka, że no, każdy szczep, każdy zbiór, każda beczka to jest coś zupełnie innego. Nie bez racji wina sycylijskie jakiś czas temu były składnikiem innych win, nie tylko włoskich. Były dodawane po to, żeby nadać im szlachetniejszy smak po prostu. I wtedy, kiedy Sycylia została odkryta w jakimś sensie, to i te wina sycylijskie wyszły z podziemia, tak byśmy to nazwali. I okazują się rzeczywiście niezwykłe, a ponieważ są ich setki, jeżeli nie tysiące,
to naprawdę trudno to wszystko skatalogować, opisać i opowiedzieć o tym, co one znaczą. Myślę też, że jest taki zasadniczy podział win sycylijskich i nie jest to podział na czerwone i białe albo na wytrawne i niewytrawne, tylko to jest podział wedle ziemi. Niektóre winorośla i coraz tego więcej rosną na ziemi, która wstrząsnęła z siebie te feudalno-mafijne zależności. I u naszej Kasi pije się takie wina. Wina, które pochodzą z winnic, gdzie jest paluch mafii, do Kasi nie mają wstępu. I oczywiście możemy zadać pytanie, dlaczego dzielimy smak na słuszny i niesłuszny ideologicznie. Ale widać, tak trzeba. Co więcej, ja uważam, że Kasia ma głęboką rację. Tak, nie należy kupować od bandytów wina, a od ludzi uczciwych trzeba kupować. Co więcej, trzeba z nimi pić tego wina dużo i dużo. Tutaj mam takie studzące nieco słowa jednej słuchaczki, oglądaczki. Pani Agnieszka pisze tak. Ale przecież te domy za 1 euro, to ja wspominałam akurat, ale w książce się to też pojawia, to troszkę mity, to próba przyciągnięcia obcokrajowców, a koszty zamieszkania w takiej posiadłości są i tak gigantyczne. Mam wrażenie, że panowie mówią o ich pokoleniu, to jest taki przytych. Mhm. Obecni 40-latkowie ani nie kultywują tak kuchni itd. itd. To niech pani sobie wyobrazi, pani Agnieszko, jeszcze raz, bo tam nie usłyszeliśmy cię. Myślę sobie, że pani Agnieszka winna sobie wyobrazić, jak to miło mieć 60 lat z chatki. I być na Sycylii. Nie być 40 lat. Mm-hmm. Tylko trochę starszy. Mm-hmm. I ten naprawdę świat jest szerszy, chyba ładniejszy, bardziej uśmiechnięty. A domy za 1 euro to są rzeczywiście domy za 1 euro. W tych umowach nikt nie gwarantuje, że utrzymanie bądź odnowienie takiego domu to będzie 60 euro centów. Mhm. Natomiast jest tak, że trzeba chyba zainwestować, przynajmniej w przypadku Ganji tak było ze 2 czy 3 lata temu, kiedy się tym interesowałem jeszcze, to trzeba było zainwestować po zakupieniu w ciągu 3 lat 15 tysięcy euro. Czyli trzeba było udokumentować, pokazać faktury za 15 tysięcy euro, że się włożyło w restrukturyzację, czy jak to tam się mówi, tego domu. W każdym razie w remont tego domu. To rzeczywiście są jakieś tam pieniądze. Natomiast, ale to jest wciąż mało, to znaczy to jest tak, że to pewnie jest, nie wiem, 70 tysięcy złotych czy coś, a to są bardzo piękne domy. Ja dostałem jeden dom za darmo w miejscowości Mussomeli, tak. Ach, to tam, gdzie był ten zjazd. Tak. Lamentników, tak. Tak, błagam jeszcze o parę słów na ten temat, bo to jest coś wspaniałego i dla mnie to było jednak zaskakujące. To jest w ogóle jakieś takie miejsce, gdzie tych konfraterni jest ileś, to nie jest tak. Kim oni są? Powiedzmy o tym trochę. To są ludzie, którzy po prostu mają dość tego umierania bezosobowego. To znaczy po prostu jeden facet się wściekł. Znaczy oni są od XVI wieku mniej więcej, natomiast to przeżywa teraz takiego, powiedzmy, ducha odnowy, dlatego że jeden facet się wściekł, ponieważ jego ojciec umarł za szybą, za szkłem po prostu. I on sobie przypomniał, jak jeszcze on żegnał swojego dziadka, swoich stryjów, i no i że trzymali się za rękę i odmawiali modlitwy wtedy, no i pomyślał sobie, że trzeba to wskrzesić. Ale te konfraternie były. I to po prostu jest tak, że i ci ludzie po prostu uruchomili w sobie takie zasoby wielkiej wrażliwości na śmierć. Ja widziałem na Lampedusie taką rodzinę, która, no, ojciec, matka, którzy nieśli takie dzieciątko Jezus, tylko że ono było martwe, czyli nie szukali żłóbka, tylko szukali grobu.
i to jest, też jest to opisane w tej książce, i ci ludzie mniej więcej no, widzieli w nich świętą rodzinę, tak? Znaczy nazywają świętą rodziną, czy uważają za świętą rodzinę każdą rodzinę, która straci dziecko. I też myślą o tym, że i kiedy Lampedusa, kiedy na Lampeduzie zginęło w 13 roku, w 2013, 368 osób, wtedy Lampedusa zaapelowała do Sycylijczyków, żeby pomogli pogrzebać te wszystkie ciała. I Sycylijczycy wtedy zgłosili się, wielu Sycylijczyków zaoferowało swoje rodzinne groby po prostu. I wtedy ta miejscowość Mussomeli zyskała ponad 30 grobów, 30 ciał do swoich grobów, które przyjęła do swoich rodzin w ten sposób. No i tak się zaczęła też ta historia. I od tej pory zawsze mają groby i oni zbierają pieniądze podczas chociażby procesji, czy też sprzedają fanty i zbierają pieniądze i za te pieniądze zebrane po prostu kupują ziemię pod groby i te groby są przeznaczone dla uchodźców, którzy nie będą mieli swojego domu. I oni pobierają DNA, przechowują te DNA w tym Mussomeli, w klinice miejscowej, także gdyby ktoś, gdyby rodziny jakiejś wyprawy migranckiej zażyczyły sobie takiego DNA porównawczo, no to po prostu będą mieli to DNA, a jednocześnie będą mieli zapisane, gdzie jest grób tego człowieka, którego DNA potwierdziło jego tożsamość. No to jest bardzo poruszające, właściwie no to taki suchy opis wystarczy, ale też istnieje ta forma taka zewnętrzna tego przeżywania i to są takie grupy, które jeszcze dokładają do tego coś takiego bardzo naturalnego. Otóż są te grupy, które odtwarzają dawne rytuały, dawne śpiewy lamentników. Tak? I są to takie no, bardzo zwierzęce śpiewy na ogół. Tak się one wyrażają, ale ma to coś wspólnego z prawdą o przeżywaniu śmierci, dlatego że to jest, że każdy żal, każde opłakiwanie autentyczne jest zwierzęce po prostu, bo nie ma formy. Ponieważ nie próbuje się upiększyć, tak? Tylko idzie tym głosem, który jest tym głosem najbardziej trzewiowym, najbardziej wewnętrznym. I oni o tym wiedzą po prostu. I to jest. Ale chciałem wrócić do tego czegoś. Do tego domu, po prostu dali mi dom. Kiedyś się burmistrz się wzruszył pod lekturą jakiegoś wiersza i wstał i dał mi dom, ale ja po prostu, jako że jestem osobą niezaradną szalenie, to po prostu nie wiedziałem, w jaki sposób to przejść do rzeczy. No i tak, kazali mi sobie wybrać, obwozili mnie, a po prostu ja po prostu nie umiem tego, no koniec. Znaczy ja po prostu nie będę udawał, że coś umiem w życiu takiego, czego nie umiem. A nie umiem paru rzeczy, między innymi na przykład rozliczyć się z PIT-u też nie potrafię i się boję, że tego nie zrobię, cholera jasna. Ale za to umiesz parę innych rzeczy, między innymi oczarować nas słowem. W książce jest bardzo wiele też o poezji, o poetach. Pojawia się taka postać z Modiki właśnie, Quasimodo, ale to nie chodzi o tego Quasimodo z Notre Dame, tylko chodzi o wspaniałego poetę, którego czterowiersz, tak, do którego wielokrotnie podchodziłeś. Trójwiersz. To ja może poproszę na koniec, bo już się zbliżamy do końca naszej rozmowy i zaraz padnie mi telefon i komputer, to może przywołajmy ten wiersz, bo on jest rzeczywiście wspaniały i jest w nim coś takiego przedwiecznego albo ponadczasowego. To ten wiersz mam powiedzieć? Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Każdy jest sam na sercu ziemi, przeszyty promieniem słońca i szybko przychodzi wieczór. O. Wieczór już późny u nas, więc co robimy? Zachęcamy bardzo do tego, żeby kontynuować te rozmowy i tę podróż. Tutaj mi się światło przeszkadza, ale książka jest też na ilustracji tutaj, żeby kontynuować tę podróż po prostu czytając, spotykając się z wami, z waszymi rozmówcami właśnie w tej książce Czerwony śnieg na Etnie. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i za to, że mogłam też na chwilę się tam przenieść i swoje przywołać wspomnienia sycylijskie. A co do wieczora, to pamiętajmy, że jutro będzie dzień. Jutro znowu będzie dzień, a potem wieczór, a potem dzień, a potem wieczór. I
trzymajmy się, dożyjmy takich momentów, żebyśmy właśnie razem to wino przy stole, już twarzą w twarz i przy książce i przy poezji mogli też smakować. Bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim naszym oglądającym i słuchającym. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Pięknie prowadziłaś spotkanie. Bardzo dziękuję, pięknie. I wielkie podziękowanie dla wszystkich. I dla Agnieszki Chryniewicz. Dla Agnieszki Chryniewicz. Tak, dla wszystkich.